Dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest Jan Błachowicz, książę cieszyński, ale chyba lepiej powiedzieć król cieszyński. Dzień dobry, gratuluję przede wszystkim. Dzień dobry, witam wszystkich, uszanowani kłaniam się i dziękuję bardzo. Wielka walka, wielki sukces w pięknym stylu. Już przyzwyczaiłeś się do tego, że jesteś mistrzem wszystkich mistrzów i nie ma w tym przesady? No nie ma w tym przesady, tak. Jestem mistrzem mistrzów. No dociera cały czas to do mnie, pomalutku. Uświadamiam to sobie z każdym dniem coraz bardziej. Także fajnie, no cieszę się, stało się. Stało się. Ukoronowanie twojej 30-letniej pracy sportowej, można by tak powiedzieć. Tak? Czym dla ciebie jest ten pas, tak gdybyś mógł powiedzieć? No tak, coś na co pracowałem całe życie, więc to jest no największe zawodowe osiągnięcie. No wyżej się już nie da być, tak? Zdobyłem w sporcie, który uprawiam, tak jak mój sport nie jest sportem olimpijskim, więc dla mnie to jest jak medal złoty na olimpiadzie dla olimpijczyka. No wyżej się nie da być, no osiągnąłem mistrzostwo świata w najbardziej prestiżowej, największej organizacji MMA na świecie i no jest z tego dumny tak naprawdę. Czasu, dużo poświęceń, tyle lat pracy, no i jest, w końcu jest na szczycie, Janek. Tak, ty jesteś na szczycie, my ci dziękujemy za te emocje, za ten sukces, za twoją energię i za to, że po prostu możemy być dumni z tobą i jesteś takim ambasadorem, nie tylko Cieszyna, ale Polski na świecie, więc to jest szczególnie miłe. Powiedz mi, bo zapytany byłeś niedawno, co zrobisz z pasem, tam słyszałem o jakimś celu charytatywnym, coś możesz zdradzić więcej, czy nie za bardzo? Nie, no to co zrobię z pasem? Pas na razie jest u mnie i będę się nim cieszył, a w przyszłości nie bliskie, raczej jakiś tam troszeczkę dalej. Nie wykluczam, że przekażę go kiedyś na jakąś aukcję, żeby pomóc komuś, tak, wyjść z choroby, stanąć na nogi i no na jakiś szczytny cel, żeby ten pas pomógł komuś dalej, ale mówię, no teraz jeszcze przez jakiś czas chciałbym się ja nim nacieszyć. Jasne. Można powiedzieć, że trochę od mamy się zaczęło, tak? Twoja kariera sportowa. Można tak powiedzieć. No w sumie tak się zaczęło, tak? No bo moja mama była nauczycielką w szkole, do której ja chodziłem. I pozdrawiamy wiem, Jedynkę. Wszystkich nauczycieli w Jedynce. Tak. Ja też tam chodziłem, więc... Pozdrawiamy. I było jakieś przedstawienie, do którego były potrzebne kimona. No i moja mama je wypożyczyła sekcji judo cieszyńskiej i ja po prostu byłem je oddać razem z nią, te kimona, wracaliśmy ze szkoły i no jak zobaczyłem, co się dzieje tam na macie, jak chłopaki skaczą, sadą, rzucają się, to zapytałem, czy też mogę przyjść na treningi i zezwoliła i tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Po prostu. A powiedz mi, i później można powiedzieć, że były te, już chyba wszyscy o tym wiedzą, o tych walkach za kościołem, ja też tam mogłem Cię obserwować i nie spodziewałem się, że będę obserwował mistrza świata. A później co? Później była szkoła zawodowa, później szkoła średnia, technikum i stałeś na bramce. Tak. Jeszcze pracowałem na magazynie jakiś czas, parę lat. No na bramce stałem, ponieważ bramka to był zawód, który można było wykonywać i trenować dwa razy dziennie. Coś, co dla mnie było najważniejsze, tak, żeby, no bo ja już byłem ukierunkowany, ja chciałem być sportowcem. A taka praca właśnie jak na magazynie, no to nie pozwalała mi trenować dwa razy dzień, tak? Bo musiałem być od 7 do 16 w pracy, więc ciężko było zrobić dwa treningi. No a jeżeli chcesz osiągnąć ten poziom mistrzowski, taki na najwyższym poziomie, no to jednak tych treningów musi być więcej, tak? No i jak pracujesz w nocy, no to dzień masz wolny. Wiadomo, że ten może pierwszy trening rano po południu, późnym rankiem nie jest może aż tak mocny, gdybym tą noc przespał, ale zawsze był jakiś, tak? Więc dlatego no, większość zawodników gdzieś tam stoi po bramkach, żeby właśnie móc trenować dwa razy dziennie. Mimo tego niewyspania, no jednak trochę pieniędzy zawsze się przydało, ale początki chyba w KSW nie były zbyt dobre, z tego co pamiętam. Nie, początki w KSW właśnie były bardzo dobre. Ja pierwszą walkę, którą miałem w KSW, to nie była udana, przegrana. Tylko ja zawsze mówię, że przegrana na sędziami, ale to już jest historia tak dawno, że Już zapomniałem o tym wszystkim. A w KSW pierwszy turniej w 2007, jeśli dobrze pamiętam, to wygrałem 3 walki jednego wieczora. No i tak się zaczęło, bo to był turniej eliminacyjny i dzięki temu turniejowi podpisałem kontrakt już na ten właściwy, duży turniej, który wtedy KSW organizował. A powiedz mi, bo w przeciągu
Twojej kariery, tej 30-letniej, tej drogi całej. Były momenty tak wielkich sukcesów, ale były też drobne, czy kontuzje, czy jakieś blokady, czy takie kryzysy. Może nie było ich dużo, bo nie było ich dużo, ale gdybyś mógł powiedzieć, bo to jest też istotne, wiesz, jak się z tych kryzysów bardzo szybko regenerowałeś i stawałeś i byłeś z tym takim hartem ducha dalej do walki i zakończona największym sukcesem. Ale jak to jest z tych kryzysów, jak się wyswobadzałeś? No co, no zawsze gdzieś mi ten cel, który był bycia najlepszym, pomagał w tym wszystkim, tak? Wiara w to, że mogę to osiągnąć, wiara, że kontuzja mnie nie powstrzyma. Miałem kontuzji kilka, dwie, no obydwa kolana mam po operacji wiązadeł. No ale to też, wiesz, praca z rehabilitantem, dobra operacja, ale później tak naprawdę ta praca z rehabilitantem, który stawia na nogi, żeby można było później wrócić do treningu w 100%. I wbrew pozorom ta rehabilitacja, tak jak chciałem, to skupiłem się na rzeczach, których normalnie bym nie miał czasu przetrenować. I wbrew pozorom po tych kontuzjach ja wracałem silniejszy niż, niż przed. Więc nawet ten okres takiego rehabilitacji potrafiłem wykorzystać na plus. No ale to wszystko właśnie było związane z tą wiarą, że się da, że można, tak? Własne siły, własny organizm. I ta wiara cały czas ci towarzyszyła w sobie. A powiedz mi, jak słyszałeś takie głosy, że a po co się tym zajmujesz, po co to robisz, bez sensu. Były takie głosy? Jak reagowałeś wtedy, jeżeli były? Nie, nigdy nikt z boku mi tak nie powiedział. Każdy raczej ze strony i rodziców, i przyjaciół zawsze miałem wsparcie, zawsze gdzieś tam ktoś. Zawsze mi pomagano, a nie właśnie weź się zajmie czymś innym, po co, to nie ma sensu. Właśnie nie. Ja takich głosów nigdy nikt mi tak nie mówił. A powiedz mi, z trenerami, różnych miałeś trenerów, z którym najlepiej ci się współpracowało? Wiesz co, no wiadomo, że zaczynałem tych takich dwóch pierwszych trenerów, których miałem, no to jest Eugeniusz Mandrzysz i Grzegorz Jarząbek z Oktagonu Rybnik. No to oni są, jakby zbudowali moje fundamenty, no a teraz to aktualni, czyli Robert Jocz, Robert Złotkowski, Adam Grabowski, teraz trochę jest więcej, tak? Anzor Azijew, Michał Wilk, cały ten nasz team, który składa się na to, no z którym dotarłem tak naprawdę do Mistrzostwa Świata. Czyli no te sześć osób musiałbym tak naprawdę wymienić w swoim... No w swoim... Mamy małe zatrzymanie, może się uda wrócić. Halo, halo. Coś się zwiesiło? O, tak, jesteś, słyszysz mnie? Halo. Tak. Jakieś coś się zblokowało. Tak, ale tak. Jest, teraz mnie słyszysz już, tak? Tak, jest. A powiedz mi, kiedy poznałeś swoją obecną narzeczoną, czyli panią menadżer? Na pierwszej właśnie gali KSW w 2007 roku. No bo ona wtedy w tamtych czasach pracowała przy tych galach. No i jakby ona się tam koordynowała zawodników, więc od razu miałem jej numer telefonu, bo musiała do mnie dzwonić, także tak się poznaliśmy się też przez ten piękny sport. No i wiadomo, jak to zawsze po takim evencie z afterparty, więc jedno afterparty, drugie, trzecie, no i jakoś tak zaiskrzyło. Jakoś zaiskrzyło. Także chyba teraz tak zaiskrzyło, że w grudniu, z tego co słyszałem, będziesz w nowej roli zupełnie, tak? Tak, także mówię. A już jest imię? I aktualnie zastanawiamy się, czy tutaj będzie Kuba, ale już tyle imion przerobiliśmy po drodze, więc... To wie, ale to się utrzymuje najdłużej, więc jest takie prawdopodobieństwo. Ale a, tak, no szykuję się. A czy Jakub będzie też sportowcem? Będziesz go popychał w tym kierunku? Na pewno będę chciał, żeby trenował jakikolwiek sport. Czy to będzie sporty walki, nie będę na siłę gdzieś tam przemycał, żeby próbował, ale nie na siłę, tak? To czy na pewno będę chciał, żeby był aktywny, tak? Żeby jednak sport uprawiał, no bo sport jakikolwiek, no zawsze później w życiu jednak pomaga i jest się zdrowszym, sprawniejszym i ta pewność siebie, także no, z uprawiania sportu jakiegokolwiek zawsze są tylko, nie wliczając kontuzji, jakieś tam plusy. Tak, ogromne plusy. A powiedz mi, czułeś przez ostatni miesiąc jeszcze przed walką, teraz jak już było wiadomo, że będziesz walczył, wsparcie czy presję, jakby to bardziej wsparcie, czy to była jednak presja większa? I presja, i wsparcie. Wsparcia przed każdą walką zawsze mam wsparcie kibiców, ale przed tą, no to już sięgnęło
zenitu tak naprawdę. Tyle wiadomości, ile dostałem, nie tylko z Polski, ale z całego świata na swoje social media, no to naprawdę ta skrzynka jest zapchana. Ja do dzisiaj się nie odkopałem z tego wszystkiego, także ta energia naprawdę, było ją czuć, także ja za nią serdecznie dziękuję. A presja też jest, presja jest zawsze. Tylko ja już przez te lata doświadczeń nauczyłem się tą presję wykorzystywać na plus, czyli ja potrafię z niej czerpać paliwo. Kiedyś miałem taką walkę, że wyszedłem do walki w ogóle właśnie nie czując żadnych emocji, po prostu chciałem iść i wyjść i to było najgorsze, co wtedy to była jedna z gorszych walek, jaką zrobiłem, także muszą być te emocje, ja je lubię czuć, bo mówię, mogę z nich czerpać paliwo. No, a my też możemy te emocje odczuwać razem z Tobą i dzięki Tobie. Powiedz mi, teraz jesteś w Cieszynie? Nie, jestem w Warszawie, w Cieszynie będę w przyszłym tygodniu. A powiedz mi, słyszałeś może, co z naszym browarem zamierza się stać, że tak powiem? Nie wiem, jesteś na bieżąco ze sprawami cieszyńskimi? Tak. Śledzę portale cieszyńskie, mam polubione, także mi się wyświetla wszystko. No szkoda, mam nadzieję, że ktoś się znajdzie, że ktoś się zainteresuje, no bo szkoda, żeby taki browar z taką historią. A Ty nie chcesz kupić sobie browaru? Ja za małego to ja... Wiesz co, musiałbym przeliczyć, czy by mnie było stać, no, ale jest kuszące, kusząca propozycja. Tak, wiesz, ty żartami, ale dobrze byłoby... No właśnie. Dziadek, co? Mój dziadek pracował na browarze, był piwowarem. Mieszkał koło browaru, więc my za dzieciaków, no to tak naprawdę mieliśmy ten browar zwiedzony, wiesz, cały tak naprawdę, znaliśmy każdy zakamarek. Także no szkoda, jakby go zamknęli, mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie. Może jakoś dzięki temu, że jesteś takim ambasadorem nas i to może coś się uda, no nie wiem, tak głośno myślę, jeszcze sprawa może przyszłości. No właśnie jest to jakiś pomysł, no spróbujemy coś, może jak będę w Cieszynie, to właśnie spotkam się z kimś, kto... Coś podpowie, ktoś doradzi i zobaczymy, żeby to miało ręce i nogi, jak to było. Właśnie. A powiedz mi jeszcze o rytuałach. Co z tym wisielcem? Czy możesz, bo to taka sprawa, słyszałem, że masz jakiś taki rytuał przed tak, walką. Mam rytuał od jakiegoś czasu. No historia jest taka, że poszedłem na spacer do lasu, który jest tutaj też niedaleko, z psami. No i znalazłem wisielca. Jakkolwiek to nie brzmi. No chłop się powiesił na drzewie. No i musiałem, wiadomo, wezwać służby, żeby go ściągnęli, karetkę i tak dalej, i tak dalej. No i policjant się mnie pyta, czy sobie wezmę linę właśnie od tego wisielca. Ja mówię, ale po co mi lina? Nie mówię, tak patrzę na niego trochę i tak... On mówi, że na szczęście, że on też ma swoją pierwszą linę, jak pojechał do takiej sprawy pierwszej z wisielcem, że to przynosi szczęście. Ja mówię... Dziwne, ale okej, okay. Wróciłem do domu, sprawdziłem w internecie i faktycznie ludzie dawno temu wierzyli, że to jest amulet szczęścia. No i teraz przed każdą walką tej liny nie wziąłem do domu jeszcze, ale chyba ją wezmę w końcu, ale przed każdą walką przychodzę i po prostu dotykam, bo ona cały czas tam jest, wisi sobie. No i skuteczność jest, wydaje mi się, 95%, także działa. Wysoka skuteczność. Dziwny ten rytuał, no ale jak działa, jak coś działa, to się nie zmienia, także... Także będzie kontynuowany. A powiedz mi jeszcze, zapytam Cię na chwilę o... Ale mam nadzieję, że już w przyszłości wisielca nie znajdę. No tak, właśnie to chciałem też powiedzieć. Mam nadzieję też taką. A powiedz mi, bo jeszcze nasza tutaj moja koleżanka redakcyjna będzie chciała z Tobą porozmawiać o ostatniej walce, jakoś tak bardzo szczegółowo, a ja to mam takie pytanie teraz w dobie koronawirusa z tymi wszystkimi organizacyjnymi rzeczami. To się udało jakoś wszystko przeprowadzić? No udało się, tak. Ale odczuwałeś to, że jest to utrudnione albo jest to sytuacja taka nietypowa? Myślę, że tak. Ja. Ogólnie treningi, wiadomo, już kluby są potwierane, więc trenowaliśmy normalnie. Nie było tutaj żadnego problemu z tym, żeby przygotować się do tej walki. Tak? Obóz był idealny. Wszystko zaczęło się, wiesz, że musiałem zrobić pierwszy test przed wylotem w Polsce. Musiałem przetestować się na koronawirusa. Lecieliśmy na 2 dni do Londynu, tam kolejne 2 testy i kwarantanna 2-dniowa. Czyli jak te 2 testy wyszły negatywnie, polecieliśmy do Abu Dhabi. W Abu Dhabi znowu kolejne testy i kolejne 2 dni pod kwarantanną. Czyli to już liczę chyba 6 twój test, tak? Piąty. Aha. Piąty i później już po samym ważeniu jeszcze jeden test, 6 ostatni. No i jak te wszystkie testy były negatywne, no to wtedy mogliśmy wejść do walki. Ogólnie miejsce, w którym byliśmy, to jest wyspa, która jest jakby strefą bezpieczeństwa i tam nie ma nikogo poza zawodnikami, pracownikami UFC, no i pracownikami hotelu i ludźmi, którzy się tam zajmują, ale ludzi z zewnątrz nie było żadnych.
Mieliśmy tam tylko parę kilometrów możliwości, żeby się poruszać. Nie można było tej strefy bezpieczeństwa opuścić. To mi akurat nie przeszkadzało, bo i tak ten ostatni tydzień przed walką to praktycznie z hotelu się nie ruszą, a hotel tutaj spełniał wszystkie zachcianki, naprawdę. Takiego hotelu, w takim hotelu jeszcze w takich warunkach nie mieszkałem, plus obsługa, która naprawdę każdą zachciankę z uśmiechem na twarzy spełniała, także naprawdę, no, postarało się to UFC, że pomimo się tej całej sytuacji niefajnej z koronawirusem, no, zrobili mega kawał dobrej roboty organizacyjnej, wszystko było tak dopięte, że no, tak naprawdę nie dało się tego odczuć oprócz tych kwarantan i testów. No tak, jak przyjdziesz do Cieszyna, tak jak mówisz, może w przyszłym tygodniu, my na pewno nie powitamy Cię testem, tylko jakoś inaczej. Zapytam tak jeszcze humorystycznie, do Pana Premiera czy do Kuby Wojewódzkiego nie musiałeś być przebadany, po prostu wszedłeś jako mistrz, więc tutaj żadnych takich... Tak, z pasem, do Pana Premiera już jako mistrz, z pasem do Kuby to jeszcze bez pasa, ale już wierzyliśmy, że będę już wtedy. No tak. Jednak energia pozytywna i ta wiara i to, co zrobiłeś, jest ogromny sukces. Bardzo Ci jeszcze raz gratuluję właśnie. Trzeba naginać tą rzeczywistość na swoją stronę, trzeba wizualizować sobie sukcesy, bo to ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że działa. No pięknie, brawo. Bardzo Ci jeszcze raz gratuluję, dziękuję, że znalazłeś chwilę dla naszego portalu i zapraszamy do Cieszyna. Mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć i życzę Ci i dobrego dnia i dobrego tygodnia. A ja dziękuję za zaproszenie, to przyjemność dla mnie, że mogłem z Wami porozmawiać i widzimy się, no bo to, że przyjadę, to jest pewne, jak się nic nie wydarzy, nie wiem, nie zamkną znowu kraju całego, to jestem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Jan Błachowicz był naszym gościem, mistrz świata. Dziękuję. Dziękuję bardzo.